Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony Jużelnik Oficjalny. W dzisiejszym odcinku zapraszam na prezentację kamerki Go Xtreme Enduro Black. Ma ona do 30 metrów zasięgu, z tego co wiem, albo nie wiem. Konkretnie nie wiem, co to jest za funkcja. Może ktoś będzie wiedział, to niech napisze w komentarzu o ta 30 metrów, nie wiem czego. Potem mamy display, czyli wyświetlacz 2 cale. Po tym wszystkim jest funkcja Wi-Fi. Potem jest 170 kątów widzenia stopni. Można na niej robić timelapsy. Ta funkcja nie wiem do czego jest. I web camera, nie wiem. Chodzi chyba, że ma jakąś drugą soczewkę czy coś w tym stylu. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że jest tu, zaraz, bo przybliżyłem, pilot jest bardzo przydatny moim zdaniem. No i wspominam, że kamerka nagrywa w 4K. No. Potem tak, akcesoria, jak widać, ochronne pudełko, to jak tutaj jest na kamerkę, szybka dodatkowa, bo taka jest, tutaj jest też dodatkowe coś, muszę to zobaczyć, tutaj jest jakby na rower uchwyt, no chyba powiedzmy, a nic innego to chyba nie. Tu są ten pilot, przestał nagrywać, tutaj są różnorakie przedłużki. Więc jesteśmy. Teraz muszę wziąć śrubokręt, to jest pewnie przykręcone bardzo mocno. Czekajcie, o, git. Wiem, że trochę blisko jest to, ale czekajcie. Muszę przycisnąć, żeby to w ogóle odkręcić. O, git jest. Wygląda bardzo podobnie jak GoPro, ale jest, GoPro jest większe o wiele, z tego co słyszałem. Na GoPro mnie nie stać, więc ta może być. Mam mikrofon, ale będę ją dzisiaj może testował, może urywek wrzucę. Więc tak oto się ona prezentuje. Stawię telefon. O tu. Coś się pewnie będzie nagrywać. Wyjmę ją. Czekajcie, tu jest zabezpieczenie. O. I tym oto sposobem otworzyliśmy ją. O, pięknie. Tak ją wyjmiemy. No jak widać, na pozór bardzo mała, bo jest mała. Ale ją włączymy, bo bateria jak włożyłem, to była naładowana. Jak widzicie, świeci się niebieska dioda. No, muzyczka fajna, jak z Nokii jakiejś. I ja do niej tutaj muszę włożyć kartę, więc odpakujmy ją przy okazji. Tu, postaw to. Nieważne. Otworzymy sobie to. Nożyk. O, raz. Do mnie. 19. Już kompatybilna z czasem. Tutaj odcinamy. Niestety bardziej profesjonalnych sprzętów do otwierania nie było. Nożyk jest najprofesjonalniejszy. Moim zdaniem. Z tym pierwszy unboxing, więc pokaz, prezentacja, nie unboxing, tylko prezentacja. Bo tam się jedna osoba chyba tylko upominała, kiedy kamerka mówiłem, że będzie. I się właśnie każdy doczekał. O. To się przyda, bo taką kartę mam bardzo podobną z Samsunga. Jestem z niej zadowolony. W telefonie. O, widzę, że ten filmik chyba będzie długo trwał.
coś mi się wydaje, ale jak będzie długo trwał i nie przetworzy mi program, to najwyżej podzielę go na dwie części. Dostaniecie w jednym dniu dwie części. Nie będę to już dzielił na dni, bo szkoda nerwów. A tak to będziecie mieli. O, odcięte pięknie. Otwiera się tutaj. O. Otwiera się tutaj. O. Bez żadnego porwania. Pudełeczko ładnie wyjęte. Widzicie? Michu potrafi. Taki adapterek z Toshiba też posiadam. Ale Samsunga będzie lepszy. Ale Toshiba się z jednej strony komponuje ładnie, bo też i w tym Toshiba mam 6... Nie, też 16 GB RAM. Bo nie 16 GB RAM, tylko 16 GB też mam kartę. Więc jeśli mi braknie w kamerce, to będę miał wymienić, jak było miejsca. Wsadzaj tu się. No nie wsadzi się teraz. Oj, Michał. O, dobra. Więc tak. A jakieś powiadomienia, że karta jest... O, ładnie wyszła. Pięknie. 64 GB, powtarzam. Włożymy ją tu ładnie do kamerki, tylko którą stroną. Dobra. Tak ją włożymy. Nie, coś nie pykło. Coś się ewidentnie nie zgrywa. O. Zobaczymy. Jest karta. Zobaczymy tutaj w opcjach. Ok. No, teraz zobaczymy, czy będzie nagrywać.